Wiemy, kiedy siostry ze Zgromadzenia Rodziny Maryi przyjęły pierwsze dziecko żydowskie pod swój dach. Natomiast różne były drogi, w jakie te dzieci trafiały. Czasami były podrzucane, czasami były przekazywane przez rodziców, albo przez przekupionych, nie wiem, granatowych policjantów, gestapo tych Niemców. W każdym razie albo się błąkały gdzieś po okolicy i były zabierane przez siostry. Różne były sposoby. Na pewno bardzo ważne, to już zostało dobrze opisane przez historyków, była legalizacja takiego dziecka, czyli sfałszowane świadectwa chrztu. Trzeba było znaleźć prawda, w rozmaitych księgach parafialnych dziecko, które mniej więcej odpowiadało. Wiekowi temu dziecku, które się znalazło w klasztorze, i które później umarło. O czym, no, na szczęście, prawda, Niemcy nie zorientowali się do końca wojny, że trzeba obie księgi ich sztów i zmarłych sprawdzać. Więc takie dziecko już było legalne. E, oczywiście kwestia tego, czy e, trzeba było to dziecko, e, jakby. Wprowadzić w polską religię, w katolicką religijność oraz w polską kulturę. Więc to był kolejny krok. I w każdym razie w moim odbiorze jest tak, że rzeczywiście to była. Jakby właśnie te, e, oczywiście te dzieci musiały brać udział we wszystkich modlitwach, uczestniczyć e, w mszach świętych, te, które były ośczone, a chciały być ośczone, no to one były ośczone, ale w odpowiednim wieku, gdy już były świadome, no to one przystępowały oczywiście także do sakramentów. Więc to była taka ochrona tych dzieci przed śmiercią. Ja to tak odbieram i tak to interpretuję. Więc to była druga sprawa, żeby te dzieci były, no, nie, nie budziły podejrzeń, że, że, prawda, nie znają religii i nie znają kultury. To była kolejna rzecz. No i kolejna bardzo trudna, tak zwany zły wygląd. Tutaj y, można było wiele robić, ale siostry y, no, też właśnie różne y, wymyślały takie no, sposoby, y, gdy y, były tak zwane naloty, żeby w jakiś sposób te dzieci ukryć, żeby one były jakoś na boku, żeby się nie rzucały w oczy. No, były siostry, które na przykład szybkie zabawy, prawda, w chwili nalotu biegają gdzieś, chowają się i tak dalej, i tak dalej, właśnie, żeby nie zwracały uwagę. Dziewczynka, która była przychowywana w Brwinowie też uciekała i ona nawet nie wiedziała, o co chodzi. I szczęśliwie do końca wojny nie dowiedziała się, że Żydzi są zabijani. I pytała, dlaczego ona się machować. chować. Siostra jej mówiła, bo Niemcy nie lubią dzieci z ciemnymi włosami i z ciemnymi oczami. To było wytłumaczenie. Więc było bardzo wiele sposobów. Trzeba powiedzieć, że siostry były tak czujne, że wyczuwały niebezpieczeństwo, ale bardzo często. Po prostu były ostrzegane, że będzie nalot, i mogły się do tego przygotować. Po prostu tam sołtys, prawda, mówił siostry: Uważajcie, ponieważ będzie nalot. Więc w ten sposób te dzieci były chronione i siostra. Antonietta Frącek zebrała 68 świadectw takich dzieci, które były właśnie strzeżone i które przeżyły okupację żydowskich dzieci w domach sióstr, i którzy dają świadectwo prawda, tego życia i tej pomocy, które otrzymały. No, w mojej książce opisuję losy. Dwóch dziewczynek, które same o tym opowiadają. Z jedną z nich, z panią Leon Balient, rozmawiałam osobiście. Druga historia jest też bardzo piękna, bo jest związana z obrazem, który znajduje się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Jacka Malczewskiego. Jest takim darem, podziękowaniem. A także historię. Dorosłych, pary małżeńskiej oraz y, księdza pochodzenia żydowskiego. Wszystkie te osoby, po prostu matka Matylda wiedziała, komu przekazać, i co jeszcze wiedziała, że jeżeli przekaże taką osobę, to ona będzie naprawdę bezpieczna, dlatego że bardzo ufała swoim współsiostrom. I te siostry dosłownie były gotowe heroicznie chronić zagrożonych ludzi. A trzeba powiedzieć, że wszyscy się bali, naprawdę, bardzo się bali. No, bardzo ryzykowną sprawą było przywiezienie takiego dziecka z centrum Warszawy na przykład do Płód. Kolejki były podmiejskie nieustająco, nie tylko podmiejskie, nieustająco rewidowane. Przez Niemców, i mimo wszystko, to właśnie nie zawahali się, nikt się nie zawahał, i prawda, te dzieci były dostarczane. Matka Matylda miała takie kontakty stałe. To był prałat Marceli Godlewski, który był proboszczem w parafii Wszystkich Świętych, w obrębie getta. Był duszpasterzem Żydów ochrzczonych. I przez właśnie tę parafię bardzo, bardzo wielu ludzi po prostu opuściło getto. I ksiądz Godlewski przekazywał właśnie dzieci. Pierwszym takim punktem była ulica Chorza i matka Matylda innym takim właśnie kontaktem była na przykład Izabela z Radziwiłłów, Radziwiłowa, która dosłownie poświęciła się temu, też, żeby ratować te dzieci i też przekazywała Matce Matyldzie te dzieci. I mówiła, że nigdy matka nikogo nie odesłała. I bardzo istotne panie, które były związane z Żygotą, prawda? tym właśnie organizacją pomagającym żydom i Irena Sendlerowa i jej wspaniały zespół kobiet wspaniały Jadwiga Piotrowska pani Filipowiczowa naprawdę to były heroiczne kobiety i one właśnie też widziały to był pierwszy punkt pierwszy punkt, do którym właśnie w którym to dziecko lądowało, a potem już matka decydowała gdzie to dziecko będzie dalej, prawda, mieszkać i pod czyją opieką. I tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że no, przecież światopoglądowo one nie były jakoś sobie bliskie, dlatego że matka Matylda była zakonnicą katolicką i Rana Sendlerowa miała lewicowe, socjalistyczne przekonania, i mimo wszystko te dwie kobiety znakomicie się rozumiały i znakomicie współpracowały, dlatego że potrafiły znaleźć, te wartości, które są ponad światopoglądem, czyli ratowanie życia, czyli życie, czyli walka o życie, czyli to, co jest najważniejsze dla ludzi, którzy chcą ocalić innych, a także ocalić swoje człowieczeństwo.